Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Zapraszamy na nasz webinar, który będzie miał główny temat prawo pracy w Wielkiej Brytanii w świetle koronawirusa. Jest 3 minuty po godzinie 3, więc może poczekajmy jeszcze minutkę albo dwie dla osób, które jeszcze nie zdążyły się z nami połączyć i wtedy zaczniemy. Dobrze, jest 5 minut po godzinie 3. Myślę więc, że możemy rozpocząć. Czy wszyscy mnie słyszą? Gdyby co, czat jest po prawej stronie, jest napisane czat, tam można właśnie jak najbardziej zadawać pytania i potwierdzić, czy Państwo mnie słyszą, czy nie. A, super, widzę, że Państwo mnie słyszą. Dobrze. A więc, jak wszyscy wiemy, jest to webinar na temat prawa pracy w Wielkiej Brytanii w świetle koronawirusa. Z tej strony Marta Inkin, ja przedstawię prawo pracy z punktu widzenia pracownika. Jak ja skończę, przejmie mój kolega Adam Sierant, on wytłumaczy prawo pracy z punktu widzenia pracodawcy. Zapraszamy jak najbardziej do zadawania pytań na czacie. I Adam i ja będziemy na nie odpowiadać na żywo, więc jak ja będę mówić, Adam może odpisywać, jak Adam przejmie, to wtedy ja jak najbardziej mogę odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Jak wiemy, koronawirus gwałtownie się rozprzestrzenia, ma to ogromny wpływ na rynek pracy w tej chwili. Wiele osób kontaktuje się z nami z różnych powodów, czy to ktoś stracił pracę, czy został zawieszony, czy jest w samoizolacji. Wiele osób martwi się, pracuje dla agencji, czy jest na umowie zerowej i nie wiedzą, czy dostaną płatność, czy nie, jak to wygląda. Dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy ten webinar. Mam nadzieję, że to rozwieje Wasze wątpliwości. Dobrze jest oczywiście znać swoje prawa, dobrze jest znać obowiązki pracodawcy, aby chronić i swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zacznijmy od tego, że nie jest to prawnie wymagane, ale pracodawca powinien zapewnić pracownikom miejsce do umycia rąk gorącą wodą z mydłem, a także środek do dezynfekcji rąk i chusteczki higieniczne. Proszę upewnić się, że wszyscy znają procedury zgłaszania chorób do swojego pracodawcy, tak żeby pracodawca był świadomy wszelkich problemów, i oczywiście, abyście nie zagrażali zdrowiu innych. Zaczniemy od slajdu na temat chorobowego, czyli w Wielkiej Brytanii znane jako SSP albo Statutory Sick Pay. Jeśli zachorujesz na koronawirus, masz prawo do normalnych płatności w związku z chorobowym. W tej chwili jest to 94 funty 25 pensów na tydzień przez 28 tygodni. Ponadto podczas gdy w normalnych okolicznościach pracodawca nie płaci za pierwsze 3 dni nieobecności w związku z chorobą, zgodnie z najnowszą informacją od rządu w przypadku koronawirusa, od pierwszego dnia otrzymasz SSP bez względu na to, ile zarabiasz. Jeżeli lekarz zaleci ci izolację, pracodawca powinien wypłacić ci SSP, a nawet więcej, jeżeli jest o tym mowa w twojej umowie o pracę. Więc zawsze radzę zacząć od umowy, przeczytać umowę, bo bardzo możliwe, że w umowie masz prawo do jakichś dodatkowych płatności.
Musisz jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę, jeżeli nie możesz pracować, dlaczego i kiedy możesz wrócić. Jest to zrozumiałe, że nie każdy będzie w stanie od razu powiedzieć, kiedy może wrócić, czy od razu dostarczyć dowody pracodawcy choroby, ale trzeba to zrobić tak szybko jak możliwe. Jeśli masz symptomy koronawirusa, rozmawiałeś z doradcą na 111 i wedle ich porady jest możliwość, że faktycznie to jest koronawirus, lub jeśli mieszkasz z osobą, która ma symptomy koronawirusa, możesz zdobyć potwierdzenie online. Należy wejść na stronę 111.nhs.uk/isolation-note. Czyli po polsku czytając jest 111.nhs.uk/isolation-note. Tam można wypełnić właśnie taką isolation note dla pracodawcy. Jeśli masz symptomy koronawirusa, powinieneś zostać w domu przez 7 dni. Teraz troszkę na temat Job Retention Scheme. Tutaj główne pytanie pada: jestem zdrowy, ale mój pracodawca każe mi nie przychodzić do pracy, ponieważ nie ma dla mnie pracy, lub po prostu mój zakład został zamknięty na czas choroby z powodu braku zamówień. Pierwsze pytanie brzmi na przykład, czy możesz pracować z domu? Zamknięcie pracy nie oznacza automatycznie, że nie musisz wykonywać żadnej pracy. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, rząd ogłosił właśnie tak zwany Job Retention Scheme. Co to jest? W sytuacji, kiedy pracodawca wysyła pracownika do domu z powodu braku pracy, pracodawca może starać się o dofinansowanie wypłat pracowników w wysokości 80% zarobków z maksimum 2,5 tysiąca funtów. Pracodawca może zapłacić różnicę tych 20%, ale nie musi. Czyli pracodawca może starać się o 80% zarobków dla pracownika. W takiej sytuacji to pracodawca będzie musiał skontaktować się z HMRC przez specjalny portal, który jest w tej chwili opracowywany przez rząd i ma być on dostępny do końca kwietnia. Płatności zostaną cofnięte do 1 marca 2020 roku i na chwilę obecną będą płacone przez 3 miesiące. Nie jest jasne na chwilę obecną, co się stanie, jeżeli pracodawca po prostu odmówi starania się o tą dotację. Czy to będzie unfair dismissal, czy to będzie złamanie umowy. Musimy troszeczkę jeszcze poczekać, zobaczyć jak to rząd i sądy potencjalnie potraktują. Każda firma w Wielkiej Brytanii może starać się o te dotacje. Każda firma może złożyć tę aplikację, ale jest to dla pracowników, którzy rozpoczęli zatrudnienie przed 28 lutego 2020. W takiej sytuacji, jeżeli dany pracownik właśnie kwalifikuje się do takiej dotacji i pracodawca ma zamiar o nią się starać, powinien być poinformowany o tym, najlepiej na piśmie. Wtedy właśnie pracodawca pisze, tak jak jest tutaj w slajdzie, że dany pracownik ma status tak zwany for love, czyli to właśnie taki specjalny status, że nie zwolniony, tylko nazwijmy to bardzo potocznie zawieszony, ale właśnie z powodu braku pracy przez koronawirusa. Chodzą plotki, że pracodawca będzie musiał wyłożyć wypłatę najpierw ze swojej kieszeni, a HMRC mu odda, ale na chwilę obecną rząd nic takiego nie potwierdził. Więc nie wiemy, czy tak to będzie wyglądać, nie wiemy, czy tak to nie będzie wyglądać. Wczoraj potwierdzono, w jaki sposób będzie liczona ta kwota 80% dla osób, które pracują różne ilości godzin na tydzień, więc albo można użyć kwotę zarobku za ten sam miesiąc rok wcześniej, czyli na przykład, jeżeli mówimy teraz o kwietniu 2020, to patrzymy na zarobek z kwietnia 2019, albo
Średnia zarobków za rok podatkowy 2019-2020. I te 80% będzie liczone od kwoty wyższej. Czyli jeżeli zarobek za miesiąc będzie wyższy, albo średnia za ten rok podatkowy będzie wyższa, od tej kwoty będzie liczone to 80%. Należy pamiętać, i to jest bardzo ważny punkt, ponieważ wiele, wiele osób pyta się o to. Należy pamiętać, że płatności również otrzymają pracownicy agencyjni oraz osoby na umowach zerowych, czyli na umowach zero hours. Wszyscy, których podatki są płacone przez pracodawcę, tak zwane pay as you earn. Te wszystkie osoby, ich pracodawcy mogą starać się właśnie o tą dotację 80%. Warto podkreślić, że podczas tego czasu, czyli jeżeli ktoś jest wysłany do domu z powodu braku pracy i będzie otrzymywał te 80%, nie może pracować. Nie może pracować ani u swojego pracodawcy, ani gdzie indziej. Teraz temat zwolnień. Czyli co jeżeli przepracowałeś mniej niż 2 lata, nie, masz umowę jako pracownik, czyli employee, i pracodawca po prostu zwalnia ciebie, bo nie ma dla ciebie pracy. W takiej sytuacji należy się tobie tylko czas wypowiedzenia, zaległe wypłaty i urlop, dlatego że poniżej 2 lat zatrudnienia pracodawca może zwolnić pracownika bez powodu i bez zachowania procedury. Koronawirus niestety nie zmienia tego podstawowego prawa pracy. Jeżeli umowa jest dla tak zwanych workerów, czyli większość umów dla agencji, no to tutaj kompletnie nic więcej się nie należy. Ale co jeżeli przepracowałeś przynajmniej 2 lata i pracodawca zwalnia ciebie, ponieważ nie ma dla ciebie pracy? Po przepracowaniu 2 lat pracownik nabiera dodatkowej ochrony przed zwolnieniem. Czyli nie możesz po prostu być zwolniony bez żadnego powodu i bez procedury. Jeżeli przepracowałeś przynajmniej 2 lata i pracodawca zwalnia ciebie, bo po prostu nie ma dla ciebie pracy, to oznacza, że twoje stanowisko zostało zlikwidowane. Czyli taka sytuacja podlega potencjalnie pod prawo redukcji etatów. Twoje stanowisko znika, a tobie należy się czas wypowiedzenia oraz odprawa. Do tego też urlop, zaległe płatności. Obcięcie godzin. Dotacja 80% należy się tylko osobom, które zupełnie nie dostają żadnej pracy. Więc jeżeli ktoś po prostu pracuje mniejszą ilość godzin, to niestety nie kwalifikuje się do tego Job Retention Scheme. Ale w prawie pracy istnieje coś takiego jak guaranteed pay dla pracowników ze stałymi godzinami pracy. Czyli jeśli pracodawca daje mniej pracy, ponieważ spadła ilość klientów czy zamówień, dany pracownik nie może otrzymać mniej niż 29 funtów na dzień, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie długoterminowe, ponieważ dana osoba ma prawo do takiej płatności tylko przez 5 dni na 3 miesiące. Istnieje też opcja, że obcięcie godzin po prostu oznaczałoby złamanie umowy przez pracodawcę, ale pamiętajmy, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji. Wiele pracodawców zniknie z rynku, wiele pracodawców zamknie po prostu biznes. Niekiedy może po prostu lepiej dogadać się z pracodawcą, zmniejszyć ilość godzin, żeby mieć gdzie wrócić, nie? W przeciągu następnych kilku miesięcy. Co się stanie, jeśli osoba musi zostać w domu, aby zająć się bliską osobą? Jeśli potrzebujesz czasu wolnego na opiekę nad dzieckiem, partnerem, rodzicem czy innym na przykład bliskim członkiem rodziny, albo potrzebujesz czas na zorganizowanie opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny, możesz użyć tak zwane emergency leave. To jest wolne w razie nagłego wypadku. Jest to wolne bezpłatne,
ale pracodawca może ci płacić, dlatego warto sprawdzić swoją umowę. Możliwe, że w umowie jest napisane, że w razie emergency leave pracodawca za nią płaci. Nie ma określonej liczby dni, której możesz użyć w takiej sytuacji. Wszystko zależy od sytuacji, ale musi być to na pewno rozsądna długość czasu, adekwatna po prostu do sytuacji. I tak jak nazwa mówi, emergency leave, jest to właśnie bezpłatne, wolne w razie nagłego wypadku. Czyli żeby na przykład zorganizować opiekę nad dzieckiem. A co w sytuacji, jeśli ktoś po prostu boi się, że się rozchoruje i chce odmówić pracy? Niestety nie możesz po prostu odmówić pracy. Jeśli faktycznie obawiasz się choroby, porozmawiaj z pracodawcą. Być może możesz pracować z domu, może w innych godzinach pracy. Może pracodawca pozwoli ci teraz wykorzystać urlop, a może da bezpłatny urlop. Pamiętaj jednak, że pracodawca nie musi się na to zgodzić, to jest jego dobra wola. Jeśli po prostu odmówisz pracy, może to niestety prowadzić do postępowania dyscyplinarnego. Okay? Więc tutaj trzeba bardzo uważać. A co jeśli nagle zachorujesz w pracy? Jeśli wróciłeś z obszaru dotkniętego przez wirus, upewnij się, że twój pracodawca wie i na pewno poinformuj pracodawcę, jeżeli źle się czujesz. Jeżeli faktycznie zaczynasz źle się czuć w pracy, pracodawca powinien cię umieścić w osobnym pokoju z dostępnymi chusteczkami, niczego nie dotykaj i użyj własnego telefonu, żeby zadzwonić na numer 111 albo 999 i wtedy opowiedz operatorowi o swoich symptomach, w jakim kraju ostatnio byłeś i operator powie ci, co dalej. Jeśli masz wysoką temperaturę, kaszel czy inne objawy koronawirusa, powinieneś zostać w domu przez 7 dni w ramach izolacji. Pamiętajcie też, że osoby należące do grupy wysokiego ryzyka również powinny poddać się kwarantannie na czas 12 tygodni od dnia otrzymania listu z potwierdzeniem. No i wielki temat, który bardzo często ostatnio przewija się, ciąża. Jestem w ciąży, no i co teraz? Kobiety w ciąży nie są automatycznie wysyłane do domu, okay? I to należy pamiętać. Zacznijmy od tego, że pracodawca powinien przeprowadzić tak zwaną ocenę ryzyka, czyli risk assessment, dla każdej kobiety w ciąży, aby ustalić, jakie może ona wykonywać czynności, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu przyszłej mamy i dziecka. Czyli obojętnie, czy szaleje koronawirus, czy nie, pracodawca powinien przeprowadzić risk assessment. W świetle koronawirusa pracodawca musi dodatkowo stwierdzić, czy istnieje dodatkowe ryzyko dla kobiety w ciąży, że zachorują. Dla przykładu pielęgniarki, farmaceutki, one są wystawione na większe ryzyko zarażenia wirusem. Jeżeli istnieje takie ryzyko, poproś pracodawcę o inną, bezpieczniejszą pracę. Rząd Wielkiej Brytanii zalecił, aby kobiety w ciąży pracowały z domu, jeżeli mają taką możliwość, jako że są w grupie zwiększonego ryzyka. Jeżeli nie mają takiej możliwości, aby pracować z domu, a pracując na swoim stanowisku mogą być narażone na chorobę, pracodawca powinien dostosować pracę do nich, czyli na przykład zmniejszyć godziny, zmienić godziny, zmienić miejsce pracy, no jakoś spróbować dostosować się do danej osoby, żeby zmniejszyć najbardziej ryzyko infekcji. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to po prostu powinien wysłać kobiety w ciąży do domu i normalnie płacić jej pełne wypłaty. Jeśli nie możesz pracować z domu, ale nie jesteś narażona na zarażenie się na swoim stanowisku, masz trzy opcje. Albo wedle nowych zasad będziesz dostawać SSP, czyli nie możesz pracować, jeśli izolujesz się zgodnie z poradą lekarza czy położnej, wtedy zostajesz w domu i pracodawca będzie ci płacił statutory sick pay od pierwszego dnia nieobecności.
Może poproś pracodawcę o zużycie urlopu, jeżeli jeszcze masz urlop. No a w najgorszym przypadku poproś pracodawcę o bezpłatny urlop. Pamiętaj, że jeżeli między 18 a 26 tygodniem ciąży średnia Twoich zarobków spadnie, możliwe, że stracisz prawo do statutory maternity pay, czyli prawo do macierzyńskiego płaconego przez pracodawcę. Ale bardzo możliwe, że tak i tak będziesz się kwalifikować do tak zwanego maternity allowance, czyli do macierzyńskiego płaconego przez rząd. Jesteś w ciąży i twój pracodawca wysyła cię do domu, ponieważ nie ma dla ciebie pracy, no to w takiej sytuacji może ubiegać się dla ciebie o tą dotację 80% wypłaty. Jeśli pracodawca po prostu odmówi tobie pracy z domu bez powodu, czy ciebie zwolni, czy potraktuje źle w inny sposób, ale z powodu ciąży, bardzo możliwe, że jest to dyskryminacja z powodu ciąży i możliwe, że możesz starać się jakieś odszkodowanie z tego powodu. Pamiętaj też, że co do macierzyńskiego, czyli co do urlopu, możesz go najwcześniej rozpocząć w 29 tygodniu ciąży. Tutaj zasady urlopu macierzyńskiego kompletnie się nie zmieniły. Na koniec dodam tylko, że jeśli pracodawca złamie któreś z powyższych praw, skontaktujcie się z nami, przeanalizujemy sprawę, doradzimy, czy dana osoba może starać się z tego tytułu o odszkodowanie, bo bardzo możliwe, że może należą się Wam jakieś pieniążki. Więc z mojego punktu widzenia ja kończę, a za chwileczkę połączy się z Wami Adam i Adam przedstawi prawo, dla pracodawców. Okej, dziękuję Marta. Teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja zacznę od grantów dla pracodawców, tak? Generalnie rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział bardzo szeroką pomoc dla pracodawców, dla firm w Wielkiej UK. Część z nich będzie dla Was miała znaczenie, część prawdopodobnie nie. Zaczniemy od grantów. Tak? Granty są bezzwrotną pomocą. Ona nie pod, te, 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 ta, ta forma pomocy nie podlega żadnemu zwrotowi. Więc dla wszystkich firm, które prowadzą biznes z miejsc, które są oznaczone jako business properties, czyli nie podlegają council tax, a podlegają rates, czyli business rates. Dla wszystkich firm, które operują z miejsc z wartością ratalną mniejszą niż 15 tysięcy, wszystkie te firmy otrzymają po 10 tysięcy bezzwrotnego grantu. Przy czym to nie jest tak, że można na jednym adresie biznesowym założyć sobie 50 firm i wziąć pół miliona. Grant jest przyznawany na budynek, który jest oratowany, tak? Czyli tam, gdzie local council zbiera rates, czyli business rates. Tak? Czyli do 15 tysięcy, jeśli są to na przykład polskie sklepy, to najprawdopodobniej to dostaną. Dodatkowe granty to jest 25 tysięcy dla firm, które pracują w handlu albo w hospitality i ich value jest poniżej 51 tysięcy. Pożyczki, jeśli ktoś by chciał, jeśli ktoś z Państwa ma firmę, która ma większe obroty niż 45 milionów, to pozazdrościć. Jeśli nie, wszystkie firmy i osoby, to dotyczy również osób self-employed, tak? Bo osoba self-employed to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Mogą starać się o pożyczkę w 80% gwarantowaną przez rząd, tak? Czyli jeśli macie Państwo cashflow problems albo pomysł na biznes i potrzebujecie pieniędzy, natomiast bank po spojrzeniu na Waszą aplikację mówi, że no wszystko bardzo fajnie, ale z czego mi oddasz te pieniądze, w tym momencie rząd gwarantuje do 80% wartość pożyczki. Innymi słowy, jeśli chcemy wziąć 100 tysięcy i mamy tylko 20 tysięcy jakichś asetów, to rząd zagwarantuje pozostałe 80 i to dotyczy tak firm limited, PLC, LLP, jak i self-employed czy partnershipów, więc to jest dosyć istotne. Mało tego, rząd będzie opłacał odsetki
przez pierwszych 12 miesięcy. Także tak naprawdę jest to free kapitał, który można użyć do swoich celów i wykorzystać albo na rozkręcenie biznesu, albo utrzymanie go chociaż w całości i operacyjnego. Pożyczki będą przyznawane na okres do 6 lat, przy czym po pierwszym roku trzeba już niestety zacząć spłacać odsetki albo wręcz spłacić od razu całą pożyczkę, jeśli ktoś uzna za stosowne. Pożyczki są przyznawane przez praktycznie wszystkie high street banks, więc wystarczy, no może nie wejść do banków obecnie, ale zadzwonić najlepiej do swojego banku i powiedzieć, co się chce, i niewątpliwie bank będzie też na tym chciał zarobić. Nie będzie żadnych opłat za przyznanie pożyczek. Niedawno dotarły do nas informacje, że banki domagają się personal guarantees, czyli na przykład w wypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą poprzez spółki limited czy jakąkolwiek odrębną osobowość, banki domagały się personal guarantees. Rządowi się to bardzo nie spodobało i prawdopodobnie ukróci tego typu praktyki. Także jeśli ktokolwiek w banku by się domagał personal guarantees, nasza pierwsza sugestia jest, żeby uciekać. A jeśli ktoś będzie chciał więcej informacji na ten temat, to służę pomocą, natomiast no nie będę się zagłębiał, bo zakładam, że Państwo jesteście średnio zainteresowani tym. Dalej, teraz tak, pracodawcy dostaną zwrot całego sick paya, bo od kilku lat pracodawca ponosi koszty sicka, tak, i opłacania kosztów sick paya, w zamian za to dostając pewien niewielki kredyt od HMRC. W tej chwili pracodawcy będą dostawać zwrot kosztów SSP za pracownika za okres 2 tygodni. Dotyczy to tylko firm zatrudniających do 250 pracowników. No tym niemniej jest to niemała pomoc dla małych pracodawców. A jeśli ktoś z Państwa jest zarejestrowany w VAT-cie, czy to jako spółka limited, czy jako self-employed, czy w jakikolwiek sposób, nie trzeba płacić VAT-u. Zbieracie VAT, pobierając pieniądze od klienta i inwojsując we właściwy sposób, natomiast nie trzeba go odsyłać czy pozwalać Urzędowi Skarbowemu zabrać VAT z konta, tak? Czyli jeśli, nie wiem, ktoś jest przykładowo płatnikiem VAT-u i jego okres rozliczeniowy kończy się w marcu, to do 7 maja musi wysłać rozliczenie VAT-owskie, natomiast nie musi zapłacić tego VAT-u. Jeśli więc płaci VAT przy pomocy direct debitu, proszę niezwłocznie skasować direct debit, tak żeby Urząd Skarbowy nie mógł pobrać VAT-u. I to jest OK, nie trzeba robić żadnej aplikacji, nie trzeba prosić Urzędu Skarbowego. Każda firma, która jest płatnikiem VAT-u, ma do tego pełne prawo w tej chwili. Także jeśli ktoś jest zainteresowany i chce sobie polepszyć troszeczkę cash flow, to zdecydowanie polecam takie rozwiązanie. Teraz najistotniejsze dla osób self-employed. Generalnie dochód osób self-employed będzie uśredniany za okres ostatnich 3 lat, potem dzielony przez 12 miesięcy, z tego 80% wyliczone i to będzie wypłacane jako taxable benefit, czyli z tego będzie się trzeba rozliczyć i ewentualnie zapłacić podatek w przyszłości, tak? Nie w tej chwili. Natomiast wczoraj minister skarbu stwierdził, że no idealna sytuacja to są 3 lata, natomiast no, są sytuacje, gdzie ludzie, tak jak jeden z naszych tutaj panów niedawno zaczął swój self-employment, to oznacza, że po przesłaniu rozliczenia podatkowego za ostatni rok i do tego będzie miał pan prawo po 5 kwietnia 2020 roku, zostanie pan we właściwy sposób rozliczony jako osoba self-employed i w tym momencie będzie mógł pan się starać o te 80%. Tak jak też pisałem, ten system, z tego co mówi minister skarbu, nie ruszy wcześniej niż w czerwcu i raczej sobie nie ma co robić złudzeń, że nastąpi to wcześniej, biorąc pod uwagę, że rząd w ogóle nie chciał pomóc osobom self-employed. No w tej chwili, jak się zaczęła poważna awantura, to raczyli się przyjrzeć temu sektorowi. I teraz tak, ten udział w zysku, te 80%, będzie dotyczyło osób z zyskiem, uśrednionym zyskiem rocznym mniejszym niż 50 tysięcy. Więc no, jeśli ktoś przekroczył, to bardzo mi przykro.
Mało tego, dochód będzie dla osób, które są genuinely self-employed, czyli takie, które miały 50% lub więcej dochodu z samozatrudnienia w danym roku podatkowym. Więc tutaj mogą się pojawić pewne problemy. Tym niemniej, jeśli wcześniej były employed, być może uda im się załapać na taką pomoc dla pracowników, to samo 80%, tak? No oczywiście osoby self-employed, tak jak już mówiłem, mogą korzystać z grantów i pożyczek, bo prowadzą firmy, więc jeśli, nie wiem, ktoś prowadzi firmę jako self-employed i ma sklep, no to oczywiście może starać się o grant, czy to te 10 tysięcy, czy 25 tysięcy i oczywiście o pożyczkę tą gwarantowaną do 80%. Także no, to jest jakby dodatkowa, ewentualna pomoc dla wąskiej grupy, ale jest. Na dokładkę rząd jeszcze zapowiedział, że nie będzie trzeba płacić drugiej raty podatku, jak to osoby self-employed płacą, no jest z reguły podatek w dwóch ratach, dwa razy do roku. Opóźnienie nastąpi i będzie trzeba się rozliczyć z drugiej raty podatku dopiero do kwietnia 2021 roku, więc też jest trochę oddechu. A teraz tak, dla osób, które krótko są self-employed, warunkiem wypłaty 80% jest zamiar prowadzenia firmy w 2020 roku. Innymi słowy, nie można się wyrejestrować, nie można wykazać niechęci prowadzenia firmy. Co to znaczy wykazać niechęć prowadzenia firmy? Na przykład wyrejestrować się. Sugerowałbym, żeby ktoś, kto chce coś robić, raz na jakiś czas rozwiesił gdzieś jakieś ogłoszenie. To oczywiście zależy od tego, jaką pracę się wykonuje. Może to niech będzie reklama na goglach i zrobił dowód w postaci na przykład screenshota, albo jeśli rozrzuca ulotki, żeby pokazał, że wrzucił ulotki. Cokolwiek to jest, niech będzie to dowód na intencję. Bo w tej chwili rząd jest bardzo chętny do pomocy i rzuca pieniądze na lewo i prawo, ale jak się zacznie rozliczać, to okaże się, że prawdopodobnie będą próbować domknąć drzwi, więc dla wszystkich osób, które są self-employed i chcą mieć pewność, że, że mają szansę na jakąś zapomogę, sugerowałbym udokumentowanie zamiaru prowadzenia firmy. No dowodem na prowadzenie firmy w roku poprzednim i wcześniej jest oczywiście rozliczenie podatkowe. Uwaga dla wszystkich self-employed. Proponuję startować 5 albo 6 kwietnia do rozliczenia się i skorzystania z 80%. A z mojej strony to tyle. Jeśli macie jakieś Państwo pytania, to bardzo proszę. Skontaktować się z nami można na stronie, tak jak widać, ilsgco.uk, kontakt z nami. A informacje o wirusie i o pomocy rządu są cały czas update'owane przez nas pod tym skrótem. On skieruje na właściwą stronę i tam można poczytać. To jest ciągle update'owana podstrona. Jeśli ktoś ma jakieś szczegółowe pytania, to Dorota może albo Marta podajcie. Poproszę nasz e-mail i będziemy starać się w miarę możliwości również odpowiadać, bez względu na to, czy to jest pomoc pracodawcom, czy biznesom, czy self-employed, czy pracownikom. No będziemy starać się pomagać na tyle, na ile to możliwe i miejmy nadzieję, że to się wszystko szybko skończy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego weekendu. Dziękuję.
Okej, okay, może zamiast klepać w klawiaturę, to ja się postaram odpowiedzieć tutaj na kilka pytań. Monika Józefiak. Już wszystko wiadomo. Wiadomo, że pracodawcy mogą wysłać pracowników do domu i będą mogli backdate'ować płatność dla pracowników do 80% od 1 marca. Innymi słowy, jeśli jest pani w domu w tej chwili i czeka na informację, co się stanie, to pracodawca wam zapłaci, zgłaszając was jako pracowników, którzy siedzą w domu i będzie płacił te 80%. Zawsze też pracodawca może dopłacić te brakujące 20%, no tym niemniej na to bym nie liczył. Czy to jest ok, że macie państwo czekać? Tak, niestety to jest ok, ale nie martwiłbym się na pani miejscu o pieniądze, dlatego że pracodawca te pieniądze dostanie od Urzędu Skarbowego, no i jeśli nie jest świnią, mówiąc kolokwialnie, no to powinien te pieniądze przekazać. Jeśli jest, no to będzie trzeba dochodzić na drodze sądowej. Pani Weronika, nie może pani odmówić pracy. Potencjalnie mogłoby to być możliwe, jeśli byłaby pani w grupie podwyższonego ryzyka. Jeśli by była pani osobą disabled, być może w ciąży, chociaż nie są jasne wytyczne. Jeśli agencja panią zwolniła, niestety nie. Należało zrobić inne ruchy, o których tu nie będę mówił, bo nie mogę. Pani Kamilo, powinna pani zadeklarować, ja nie wiem, przyznam, że nie wiem, czy ten system już istnieje i czy on funkcjonuje, ale jeśli nie, to będzie lada moment funkcjonował, powinna pani zadeklarować pracownika jako siedzącego w domu, tak? Sprawa jest nietypowa, tak? W normalnej sytuacji pracodawca musi wypłacać pensję, nawet jeśli pracownik nie pracuje, tak? Bo ma prawo zażądać, żeby pracownik nie poszedł do pracy, natomiast jednocześnie ma obowiązek wypłacać pensję. Ponieważ ta sytuacja jest taka, jaka jest, to się cały czas tego uczymy, prawda? Natomiast no, powinna pani wypłacać pensję, ale jednocześnie, jeśli pani nie ma pieniędzy, no to cudów pani nie zrobi i ma pani kilka wyjść. Może pani zwolnić pracownika, może pani, jeśli ma pani w kontrakcie klauzulę lay-off, może pani przenieść pracownika do domu na okres do 5 dni i płacić mu 29 funtów dziennie za siedzenie w domu, lub poczekać, aż system będzie operacyjny i zgłosić go we właściwy sposób, wtedy mu dokonać 80% wypłaty. Sandra, w sprawie twojego taty, to o czym piszesz, to jest redundancy, to jest związane ze zmniejszeniem ilości pracy. W normalnej sytuacji pracodawca musi dokonać obiektywnej oceny i kolega, który pracuje tylko 3 lata, powinien stracić pracę. Najprawdopodobniej, chyba że są inne czynniki, które wskazują na to, że to pani tata powinien stracić pracę, na przykład się spóźnia, nie przychodzi do pracy i tak dalej, tak? Więc musi to być obiektywna ocena. W tej chwili kryteria redundancy są bardzo luzowane, jeszcze nie wiadomo jak poluzowane, bo akty cały czas przechodzą przez parlament, więc nie wiadomo. Natomiast no, chyba idealnym wyjściem byłoby to, żeby dostawali po 80% siedząc w domu, już choćby dlatego, że jest to bez kosztu dla pracodawcy. Więc chyba najlepiej pogadać z pracodawcą, powiedzieć, słuchaj, ponieważ jest tak, jak jest, nie wiem, zostaniemy w domu i już, tak? I pracodawca nie ponosi wtedy żadnego kosztu związanego z nimi, natomiast oni no, dostają jakieś pieniądze.
Witam Pani Justyno. Jest Pani pracownikiem na kontrakcie u pracodawcy. Jest Pani osobą samozatrudnioną, rozumiem, tak? Jeśli tak, to będzie Pani się kwalifikować do pomocy dla osób self-employed, tak? Czyli jak sobie cofniemy kilka slajdów, to jest uzależnione od tego, jak długo jest Pani self-employed. Jeśli miała Pani zysk większy niż 50 tysięcy, to się Pani nie kwalifikuje. Jaka część Pani dochodu była uzyskana z self-employmentu? Więc to wszystko zależy, nie sposób tak łatwo odpowiedzieć. Mało tego, ten system pomocy dla osób self-employed ruszy dopiero w czerwcu tego roku najwcześniej, więc nie jest to jakiś szybki problem. Niestety, który trzeba rozwiązać. Okej, Pani Sandro, pracownika generalnie zawsze można zwolnić, tak? Tylko trzeba dochować pewnych procedur i sekcja Employment Rights wymienia powody, dla których można zwolnić pracownika. Jest ich wiele. Jednym z nich jest tak zwany some other substantial reason, czyli inny istotny powód. No to, że firma nie ma pracy i dochodu, jest ewidentnie istotnym powodem. Mało tego, z powodu redundancji też można, więc są jakby dwa powody, dla których można zwolnić pracownika w tej sytuacji. Do 2 lat nie przysługuje pracownikowi redundancy pay, więc tutaj nie ma dodatkowego kosztu. Także tak, potencjalnie można, tym niemniej to nie jest takie proste, bo tam się mogą pojawić elementy jakiejś dyskryminacji i to już przestaje być zabawne, zaczyna być kosztowne, więc ale być może po prostu lepiej pracownika zawiesić, tak, na tych 80% i jeśli to są dobrzy pracownicy, to zachować z nimi dobry kontakt, bo kiedyś to wariactwo się skończy i będzie można wrócić do normalnego życia, więc szkoda też traci dobrych pracowników. Kamila, layoff będzie tylko przez 5 dni, tak? Potem layoff się skończy. Pytanie, co wtedy? Jeśli twój layoff się skończy i pracodawca cię desygnuje na furlough, no to będziesz miała 80%, jeśli nie może zakończyć stosunek pracy i wtedy ewentualny notice i tym podobne historie ci się będą należały. Okej, Justyna, jestem na kontrakcie. Nie wiem, co to znaczy. Kontrakt może być of employment, albo może być też kontrakt self-employment. Nie wiem, co to znaczy. Jeśli pracujesz dla siebie, wystawiasz invoice'y i tak dalej, to jesteś self-employed, wtedy to, co jest na slajdzie, ma zastosowanie. Okej, jestem na rozumiem. Twój pracodawca jest samozatrudniony, a ty jesteś employee. I istotne jest pytanie to, czy jesteś employee, czy jesteś self-employed. Jeśli jesteś employee, okej, pracujesz dla pracodawcy, czyli nie jesteś self-employed. W takim układzie pracodawca może cię wysłać do domu na tych 80% i płacić ci
i płaci ci no to 80%, tak? Może ci też zwolnić oczywiście. Zależy od twojego stażu i od okoliczności zwolnienia, co w takiej sytuacji ci przysługuje. Wolałbym nie analizować tak na szybko. Natomiast generalnie pracownika jak zwalniamy, to należy mu wypłacić ewentualny notice, chyba że to jest zwolnienie za gross misconduct. No w tym wypadku to raczej nie ma zastosowania. Ewentualny redundancy pay, jeśli zwolnienie z typu redundancy. Także wszystko zależy od okoliczności. Natomiast moja sugestia jest taka, rozmawiać z pracodawcami, żeby wysłali pracowników na furlop, bo to jest jednak najlepsze finansowo wyjście dla pracowników. I dla pracodawców zresztą też. Osoby zero na kontraktach zero hours. To cały czas nie było jasne, co się będzie działo. Natomiast no biorąc pod uwagę, że rząd zaadresował problem osób self-employed, zdziwiłbym się bardzo, jeśli nie zaadresowałby problemu osób na zero hours. Więc przypuszczam, że co zrobią w wypadku kontraktów na zero hours, po prostu poproszą o uśrednienie, albo sami sobie uśrednią, biorąc z HMRC dochody przez pewien okres. Tak? No normalnie używanymi okresami to jest 12, 17 albo 52 tygodnie. Więc prawdopodobnie uśrednią dochody ludzi przez pewien okres, być może już licząc statystyki, żeby sprawdzić, co będzie mniej kosztowało, i za ten okres powinni wypłacić. Nie sposób sobie wyobrazić sytuację, gdzie zostawią ludzi kompletnie bez dochodu, bo zaadresowali już naprawdę ogromną część społeczeństwa. Więc byłbym raczej ostrożnym optymistą w tym wypadku. O, okej, okay, Marta napisała, że osoby zero hours też będą objęte płatnością. Okej, okay, dobrze, że nie 0%. Super, no to Marta mnie skorygowała, super. Jeśli jest Pan na kwarantannie, jeśli byłby Pan furlał, czyli jeśli by Pan siedział w domu z powodu braku pracy, w tym wypadku trudno powiedzieć. To jeszcze nie jest do końca jasne, chyba że Marta będzie w stanie coś dodać od siebie tutaj dla Pana Dariusza. Okej, ja kończę. Widzę, że nie ma więcej pytań. Link zamieścimy do nagrania na stronie, lub jeśli będzie taka możliwość, to roześlemy e-mailami, jeśli to dla Państwa jest OK. Jeśli coś jeszcze możemy pomóc, to zapraszamy i miejmy nadzieję, że to wariactwo się niedługo skończy. Dziękuję bardzo.